W ramach cyklu Skarb Historii AK i Polski Podziemnej usłyszą Państwo audycję pod tytułem Organizacja Kierownictwa Dywersji, popularnie zwanego Kedywu. Przed mikrofonem inżynier podpułkownik Przemysław Kraczkiewicz. Mówiłem już o tym, jak powstały i rozwijały się w ramach Związku Odwetu Komendy Głównej AK Dywersja i sabotaż przeciwko Niemcom w okresie 1939-42. Podałem, że wobec wzmożenia walki pod koniec 1942 roku konieczne stało się stworzenie ośrodka kierującego całością akcji. Ośrodek ten, kierownictwo walki konspiracyjnej, przemianowany na kierownictwo walki podziemnej, po włączeniu doń i walki cywilnej, powstał na przełomie 1942-1943 roku. Na czele stanął dowódca Armii Krajowej i jej szef sztabu jako jego zastępca. Głównym elementem działania tego ośrodka był Kedyw, kryptonim kierownictwa dywersji, z pierwszym dowódcą, pułkownikiem Emilem Fildorfem, Nilem na czele. Kedyw objął wszystkie zadania walki bieżącej. Podporządkowano mu oddziały prowadzące walkę wraz z posiadanymi środkami materiałowymi. Przejął więc cały aparat ZETO i pracował nadal na jego sieci. Dowództwo Kedywu wchłonęło pozostałość dowództwa wachlarza, który został rozwiązany. Do Kedywu wcielniono również TOW. Tajną organizację wojskową podporządkowaną od 40 roku ZWZ-owi z majorem Zaglobą, późniejszym dowódcą KEDYW-u, pułkownikiem Radosławem, Janem Mazurkiewiczem na czele. Podstawą rozbudowy działalności bojowej Kedywu i jego jednostek dyspozycyjnych były tzw. GS-y. Grupy szturmowe wywodzące się z harcerskich szarych szeregów. Tworzyły one przeszkoloną kadrę, wokół której rosły i krzepły oddziały bojowe. Jednym z takich zawiązków był zespół ZETO pod kryptonim Motor, zasilany harcerskimi gs W rozwoju swym przybierał tak dobrze znane w konspiracji kryptonim sztuka szturmowa kadra. Deska, Dywersja i Sabotaż Kolejowy i wreszcie Broda, nazwa Brygady Dywersyjnej. Do Brody należał między innymi pluton kobiecy Lena i oddział szturmowy Jerzy, kapitana Jerzego Białousa, który dał początek oddziałowi Parasol i batalionowi Zośka, tak chlubnie zapisanych w wielu akcjach bojowych w okresie konspiracji, i walkach Powstania Warszawskiego. Te właśnie jednostki wykonały głośne akcje bojowe, jak parokrotne odbicie więźniów ze szpitali i transportów, zlikwidowanie generała Policji Kuczery i zdobycie w akcji Góral transportu 100 milionów złotych. Dowódcą oddziałów Kedywu Komendy Głównej AK był major, późniejszy podpułkownik Jan Kiwerski. Pseudonim Oliwa, późniejszy dowódca 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Jednostki bojowe Kedywu nie ograniczali się do oddziałów dyspozycyjnych Kedywu Komendy Głównej. Na szczeblu okręgów Armii Krajowej posiadał Kedyw swe dowództwa i oddziały terenowe. A to oddziały, tak zwanego Kedywu Kolegium. Należące do okręgu warszawskiego działali w okolicach podwarszawskich. Na prowincji walkę z Niemcami prowadziły okręgowe kedywy radomski, krakowski, lubelski, lwowski, białostocki, wileński, piotrkowski, śląski. Walka miała trzy główne zadania. Sabotaż i dywersje, terror i odwet wobec wroga, i samobrone społeczeństwa w najszerszym ujęciu. Oddziały Kedywu wykonały wielką ilość poważnych i udanych akcji. Z punktu widzenia szkód wyrządzonych wojennemu wysiłkowi Niemiec największe znaczenie miała dywersja na szlakach komunikacyjnych i w przemyśle pracującym na potrzeby wojskowe. Kontynuowano więc w tym zakresie działalność ZETO. Rozpoczęto stosowanie terroru wobec personelu niemieckiego. Nie sposób przytoczyć długiego łańcucha akcji dywersyjnych na kolejach. Dokumenty stwierdzają setki poważnych przerw ruchu, wysadzeń mostów, zniszczeń i wykoleń transportów, tysiące spalonych wagonów i cystern, uszkodzonych lokomotyw, setki poważniejszych akcji przeciwko transportom ludzkim i materialowym. Akcje te, podejmowane w określonym taktycznym celu, były planowane i wykonywane w czasie i miejscu najbardziej krytycznym dla wroga. Działania terrorystyczne KDW obejmowały przede wszystkim niemiecką policję polityczną i porządkową wszelkich rodzajów. Terror używano jako czynnika zastraszenia, krępował bezkarną brutalność i skutecznie stwarzał nastrój niepewności. Odwet polegał na likwidowaniu jednostek szczególnie szkodliwych, a stosowany do niemieckiej zbiorowości i administracji burzył normalny bieg spraw i życia Niemców, a także przynosił moralną ulgę społeczeństwu polskiemu. Samoobrona obejmowała akcje odbijania więźniów, likwidację karnych ekspedycji na prowincji, niszczenie biur urzędów oprowizacyjnych lub ewidencji. Do samoobrony należało również likwidowanie zdrajców, agentów niemieckich oraz ochrona ludności przed napadami bandytów. W walce ZO i KDW najważniejszy był człowiek. Żołnierze dywersji i sabotażu pochodzili ze wszystkich warstw społecznych. Profesorowie wyższych uczelni i kierownicy zakładów przemysłowych pracowali razem z robotnikami zarówno w działach produkcji, jak i w terenie. Przeszkolone grupy chlopskie odbijali i paliły zmagazynowane przez wroga zbiory. Kolejarze, począwszy od kierowników trakcji i warsztatów, Aż do robotników drogowych walczyli na szlakach i oddawali bezcenne usługi ze względu na swe możliwości poruszania się i bezpośrednią styczność z taboru. Kierownictwo i personel zakładów miejskich w Warszawie ściśle współpracowali ze Związkiem Odwetu od początków jego istnienia. Nigdy nie zawiedli przy konspiracyjnych instalacji i użyciu prądu, gazu, wody. I zaopatrzeniu w produkty chemiczne z gazów. Mógłbym zacytować niezliczoną ilość przykładów i zdyscyplinowania męstwa i poświęcenia. Ograniczę się tylko do podkreślenia niesłychanego męstwa żołnierzy kobiet, których służba była wprost bezcenną w działach produkcyjnych materiałów wybuchowych, granatów, w laboratoriach. W wykonaniu łączności bojowej i transportów, w magazynowaniu broni i sprzętu, w zaopatrzeniu oddziałów bojowych. Zresztą nie tylko w dywersji i sabotażu, ale w całej walce podziemnej i walkach jawnych udział kobiet miał znaczenie zasadnicze. Niech więc przyjmą one na równi z bezimienną rzeszą nieumundurowanych żołnierzy Rzeczypospolitej, najgłębszy hołd od towarzysza ich walk i trudów, Piotra Z.O. i Kedywu, Rajmunda Szcześli, Komendy Głównej Armii Krajowej.